Bardzo dziękuję, że w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości tak bardzo mocno mówimy o polskiej wsi i jej zasługach dla wolnej, niepodległej Polski, z jednej strony dla odzyskania i walki o niepodległość, ale z drugiej strony także dla ogromnego rozwoju naszego kraju, bo to niezwykle ważne dwa aspekty. Polska wieś, to śmiało można powiedzieć w sensie Polska, 1052 lata tradycji od chrztu Polski, od kiedy datujemy istnienie polskiego państwa. To taka jest tradycja polskiej wsi. Polska wieś była zawsze i zawsze służyła. Służyła rozwojowi kraju, służyła utrzymaniu kraju w znaczeniu utrzymania przede wszystkim populacji, a więc żywią, a z drugiej strony i bronią, bo też i polscy chłopi w zasadzie zawsze stawali do tego, by bronić ojczyzny, by walczyć o jej bezpieczeństwo, by walczyć także o swoją wieś, o swój dom, o swoją rodzinę. Wspominamy przecież piechotę kmiecą spod Grunwaldu, ale przede wszystkim wspominamy kosynierów, chłopów, którzy odpowiedzieli na wezwanie generała Tadeusza Kościuszki, naczelnika powstania. Wspominamy chłopów, którzy później w różnych formach walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Wspominamy tych chłopców, którzy walczyli w I wojnie światowej, a potem zgłaszali się do legionów, a przede wszystkim wspominamy tych, którzy na wezwanie Wincentego Witosa stworzyli tą wielką milionową armię, która oparła się sowieckiej nawale w 1920 roku i obroniła Polskę. To są wielkie, niezaprzeczalne zasługi polskiej wsi. To właśnie wiejscy chłopcy tworzyli oddziały partyzanckie Armii Krajowej, batalionów chłopskich. To właśnie oni później byli żołnierzami niezłomnymi. To także oni włączyli się w wielki ruch Solidarności, ponosząc przy tym również i ofiary. Bo wystarczy wspomnieć tutaj ofiarę, jaką złożyła rodzina Bartoszcze poprzez śmierć syna zamordowanego przez SB. Ale wcześniej to właśnie polscy chłopi, to ludzie polskiej wsi powiedzieli nie kolektywizacji. Nie zgodzili się na nią i oparli się temu, co w innych krajach komuniści z takim powodzeniem zrobili. To właśnie polska wieś utrzymała zręby polskości, to właśnie polska wieś utrzymała własność, to właśnie polskiej wsi. Między innymi zawdzięczamy to, że w 1989 roku udało nam się na tą niepodległość i pełną suwerenność z powrotem wychodzić. To jeden aspekt. I drugi. Cieszę się, że od tamtego czasu i przez cały czas polscy rolnicy w miarę swoich możliwości starają się gospodarować jak najbardziej nowocześnie. Cieszę się, że polska wieś się dzisiaj rozwija i cieszę się ogromnie z tego, że staje się coraz zasobniejsza. Cieszę się z tego bardzo, bo potrzebujemy ogromnie nowoczesnego rolnictwa. Potrzebujemy, żeby nie tylko zapewniało nam ono, jak pan minister mocno zaznaczył, suwerenność żywnościową, ale także, żebyśmy mogli szczycić się w jeszcze większym stopniu eksportem zdrowej, wspaniałej polskiej żywności, która będzie podbijała nadal światowe rynki. To już dzisiaj się dzieje i w tym zakresie postęp jest ogromny. I cieszę się, że to właśnie także pokazuje ta wystawa, jak nowoczesna jest dzisiaj polska wieś, jak podąża za światowymi trendami, tymi najbardziej pozytywnymi. I jak zdecydowanie także odrzuca to, co złe, co psuje jakość żywności, co także i może nawet zagrażać zdrowiu ludzi, a niestety w niektórych miejscach na świecie się dzieje. Polska wieś produkuje zdrową żywność, produkuje ją mądrze, bo tym, co było zawsze charakterystyczne dla polskiego chłopa, była mądrość. Mądrość i niezwykły pragmatyzm, a zarazem utrzymanie wiary, tradycji, tego, co najważniejsze. Cieszę się, że wszystko to jest na tej wystawie. Ale cieszę się jeszcze z jednego, że mam nieodparte przekonanie, że dzisiaj państwo polskie realizuje te tak ważne słowa wypowiedziane o polskiej wsi przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Że polska wieś potrzebuje wszechstronnego wsparcia ze strony państwa. I dzisiaj to się dzieje poprzez realizowane programy, poprzez program 500+, poprzez bardzo mądrą politykę prowadzoną także przez pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Panie ministrze, ja bardzo za to dziękuję. Za to
inteligencję i troskę, prawdziwą ludzką troskę w prowadzeniu spraw polskiej wsi i polskich rolników, a jednocześnie przy tym wszystkim za wielki pragmatyzm, tak niezwykle zawsze ceniony przez polskich rolników, przez ludzi polskiej wsi. Dziękuję za organizację tej wystawy, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Ja zaraz ją zobaczę, ale pan minister mówi, że przerosła nawet ona jego oczekiwania, za co także i wszystkim państwu ogromnie dziękuję. I na zakończenie chciałem powiedzieć jedno. Jestem, panie ministrze, naprawdę wdzięczny za tą politykę i z ogromną radością dowiedziałem się ostatnio, że rząd planuje obniżenie VAT-u na chleb, planuje obniżenie VAT-u na ubranka dziecięce. No to jest ważne. To jest ważne dla polskiego rolnika. Ta obniżka VAT-u planowana chociaż o 3%, z 8 do 5%, jeżeli stanie się faktem, będzie bardzo ważna. Ale jednocześnie chcę bardzo mocno powiedzieć jedno. Otóż pojawiają się również głosy, że ma być podwyższony VAT na leki weterynaryjne z 8 do 23%, nawet o 15%. Proszę państwa, proszę o wycofanie się z takich pomysłów. Nie zgodzę się na podwyższenie VAT-u na leki weterynaryjne, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, ugodzi w hodowców zwierząt, ugodzi także w zwykłych ludzi, bardzo często starszych ludzi, którzy mają swoich pupili, mają swoje zwierzęta i bardzo często już dzisiaj z trudem są w stanie podołać kosztom opieki weterynaryjnej nad nimi. Uderzy wreszcie w schroniska dla zwierząt, które przecież także są bardzo ważne. Jest to zatem naprawdę bardzo szkodliwa podwyżka i podwyżka bardzo dotkliwa, bo 15% to ogromny wzrost. Apeluję, żeby się z tego wycofać i żeby absolutnie nie łączyć tego z tymi elementami, które, tak jak wspomniałem, mają być obniżką VAT-u, tak bardzo ważną dla ludzi, którym trudno się żyje i dla których te 3% ma w efekcie sporą wartość, bo jeżeli chleb będzie tańszy, jeżeli będą tańsze ubranka dziecięce, to naprawdę będzie realna pomoc dla rodzin i taką politykę będę ze wszechmiar w każdym przypadku wspierał, natomiast nie odwrotnie. Jeżeli będą obniżki, bardzo, bardzo za to dziękuję i bardzo mocno to popieram, ale na podwyżkę się tutaj nie zgadzam. Jeszcze raz dziękuję za tą wystawę. Życzę wszystkim polskim rolnikom i wszystkim ludziom związanym z rolnictwem i wsią wszelkiego powodzenia jeszcze raz, bo już kilkakrotnie w tym roku te życzenia składałem, choćby w czasie dożynek prezydenckich w Spale. Jeszcze raz dziękuję za to, że żywią i bronią i dziękuję za to, że zawsze możemy liczyć na ludzi polskiej wsi, na polskich rolników. Szczęść Boże!